Rozmowa poranka. 12 minut po godzinie 8. Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa, jest naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia N. Panie prezydencie, rok 2022, a właściwie jego końcówka, to był bardzo intensywny czas na drogach Chorzowa. Właściwie większość tych dużych inwestycji, które sprawiały problemy mieszkańcom, które powodowały, że przejazd przez miasto był utrudniony, teraz się zakończyły. W ostatnich dniach, właściwie w pierwszych dniach 2023 roku można już było przejechać ulicą 3 Maja, jedną z takich największych inwestycji. To jest ta inwestycja, która napawa miasto największą dumą i dla mieszkańców była najważniejsza? Ja myślę, że napawa największą ulgą dla tych, którzy korzystają na co dzień z tej drogi. To była długa, wieloletnia, skomplikowana inwestycja z wieloma niestety przygodami. Udało się szczęśliwie skończyć i cieszymy się, że przejazd tą ulicą jest bardziej komfortowy, że doszło wiele, wiele rozwiązań technicznych, które ułatwiają życie mieszkańcom, które ułatwiają rowerzystom, powstała ścieżka rowerowa, ale przede wszystkim cieszymy się, że udało się z końcem roku tą inwestycję zakończyć, to znaczy puścić ruch samochodowy, bo tam jeszcze drobne poprawki, odbiory trwają cały czas, natomiast można już jechać ulicą 3 Maja. To jest ważna ulica, która łączy Chorzów ze Świętochowicami, jest także więc ulicą przelotową, ma swoją wagę w całej metropolii. Ulica Powstańców, jeszcze do tego ulica Hajducka, to był taki rok inwestycji drogowych w Chorzowie, zamykania tych inwestycji drogowych. To były trzy duże inwestycje, zarówno drogowe, jak i też tramwajowe. To trzeba pamiętać, że ta inwestycja była wspólnie robiona z tramwajami śląskimi, więc zakończenie tych trzech inwestycji to także ważna informacja dla wszystkich, którzy korzystają z tramwajów i z transportu publicznego. Te drogi służą już miłośnikom tramwajów, tych, którzy dojeżdżają codziennie do pracy tramwajem, więc to jest dobra informacja i też się cieszymy, bo te fragmenty miasta wyglądają teraz zupełnie inaczej. Taką inwestycją, która nie do końca związana jest z miastem, na którą nie do końca miasto ma wpływ, jest linia kolejowa, ale to jest taka inwestycja, która jednak mieszkańcy wyczekują trochę jej zakończenia. Choćby kierowcy, którzy, no żeby się przedostać przez miasto, czasami muszą mocno krążyć. Jak będzie wyglądał Chorzów dzięki nowej linii kolejowej? No, to ogromna przebudowa linii kolejowej Chorzów-Batury-Tczew, która biegnie przez centrum Chorzowa i w stronę Bytomia. W zasadzie będzie zmienione wszystko. Zniknie przejazd kolejowy przez Strzelców Bytomskich, powstanie tunel w tym miejscu. Powstanie również nowa stacja Chorzów Uniwersytet. Chorzów Miasto to będzie stacja rozbudowana, taka, która umożliwi przyjmowanie w przyszłości dalekobieżnych pociągów typu Intercity czy pociągów nocnych. Będą także przebudowane wszystkie wiadukty kolejowe i tunele kolejowe, które biegną przez nasze miasto. Więc pod tym kątem zmieni się naprawdę wszystko. Co z tego będą mieszkańcy? Po pierwsze, szybszy dojazd do Katowic czy do Bytomia właśnie koleją. Po drugie, większy komfort w przekraczaniu linii kolejowej, bo wszystko będzie bezkolizyjne, nie będzie już szlabanów w całym mieście. Powstanie nowa stacja ułatwi to kolejnym osiedlom w Chorzowie korzystanie z tego środka transportu, a trzeba uczciwie powiedzieć, że najszybciej do Katowic koleją. Katowicka Metalowców to kolejna inwestycja drogowa, która, przepraszam, planowana jest na 2023 rok. To będzie trudna inwestycja, ponieważ to jest droga przelotowa pomiędzy Katowicami a na przykład Bytomiem. Kiedy się rozpoczną te pierwsze utrudnienia? Pierwsze utrudnienia rozpoczną już się w przyszłym tygodniu. Pierwsze ograniczenia na ulicy Katowickiej. To rzeczywiście jest droga, która jest takim kręgosłupem metropolii, jeśli chodzi o połączenie Katowice-Bytom, Katowice-Autostrada A1. Wszystko biegnie przez centrum Chorzowa, więc jakiekolwiek prace od razu powodują gigantyczne korki, ponieważ tą drogą, z tej drogi korzysta codziennie ponad 40 tysięcy samochodów na dobę. To są ogromne ilości porównywalne z wieloma drogami ekspresowymi, autostradami. To wszystko biegnie przez centrum Chorzowa, więc te prace na pewno wpłyną negatywnie na komfort tych, którzy podróżują z innych miast przez Chorzów do Bytomia. Będą one realizowane etapami przez cały rok 2023 i 2024. To jest również duża rozbudowa tej drogi, stworzenie nowego węzła komunikacyjnego, tak by
te tereny przemysłowe po Hucie Kościuszko były dobrze skomunikowane z tą drogą, a tym samym z tą metropolią. Będzie lepszy dojazd tramwajowy, ale też lepszy dojazd na przykład do otwartego niedawno Muzeum Hutnictwa. Powstanie nowa droga przy samym muzeum, powstanie centrum, mini centrum przejazdowe, czyli taki zintegrowany przystanek autobusowy, tramwajowy, ścieżki rowerowe powstaną w tym mieście. Dużo się zmieni, to trzeba uczciwie powiedzieć. Natomiast przed nami teraz na pewno miesiące utrudnień w tym temacie. No ale będzie można korzystać tutaj alternatywnie z ulicy 3 Maja i ominąć w ten sposób ten krótki, ale ważny odcinek ulicy Katowickiej. Wspomniał pan prezydent o nowych osiedlach. Czy w tych nowych osiedlach miasto upatruje takiej możliwości zwiększenia liczby mieszkańców? Ponieważ wszystkie miasta Śląska borykają się z problemem wyludnienia, również Chorzów. No, demografia jest największym problemem Śląska w tej chwili, tak uważam. I to nie jest problem Chorzowa, to jest w zasadzie problem wszystkich miast. Bardzo zła struktura demograficzna. Jesteśmy społeczeństwem z dużą ilością ludzi starszych, a tym samym ciężko oczekiwać jakiejś ogromnej ilości urodzeń w przyszłości, więc pozostaje nam tutaj zachęcanie ludzi z innych części Polski do tego, by przyprowadzić się za dobrą ofertą, dobrą jakością życia, by Śląsk był także Chorzów traktowany jako miejsce dobrej pracy i dobrego życia. Nad tym pracujemy w Chorzowie, ale także nad tym pracują samorządowcy w innych miast. Nad tym też koncentrujemy się działania całej metropolii. To poprawa jakości powietrza, z czego nie jesteśmy w tej chwili dumni. To właśnie tworzenie dobrych warunków do inwestycji i prywatnych, i deweloperskich, żeby mieszkanie w familoku nikogo nie przyciągnie. To wprost przeciwnie, to nasi mieszkańcy, jeśli nie mają dobrej oferty, to szukają po prostu gdzie indziej. Wyjeżdżają do Warszawy, do Wrocławia, czy do innych dużych metropolii, jeśli takiej oferty nie znajdują właśnie u nas. I nad tym cały czas pracujemy. W 2022 roku miasto oscylowało wokół 100 tysięcy mieszkańców. To było około 100 tysięcy mieszkańców. Jak się spojrzy w te wszystkie ustawy, definicje, to jest miasto, w którym powinien być burmistrz. Wyobraża pan prezydent sobie, że będzie burmistrz w Chorzowie, a nie prezydent? Utraciliśmy status, co prawda, miasta 100-tysięcznego, ale w dalszym ciągu jesteśmy dużym miastem, więc to na razie nam nie grozi. Będzie w nowej kadencji mniej radnych od dwóch, więc to są tego skutki. No i to jest efekt niestety jednak stałego zmniejszenia się ilości mieszkańców, czego efektem, co się dzieje tak naprawdę od kiedy zaczęła się transformacja gospodarcza śląska, tak? Mniej miejsc pracy, mniej ludzi, część ludzi wraca do siebie na tereny wiejskie, z których pochodzi, to są duże problemy, natomiast samorząd będzie funkcjonował od tego niezależnie, czy będzie 25 radnych, czy 23, będziemy pracować w dalszym ciągu, jak najlepiej potrafimy. Miasto, tak jak i inne miasta właściwie w całej Polsce, zmaga się z problemami budżetowymi. Ten budżet teraz właściwie w większości miast, tak samo i Chorzowa, w większości jest przeznaczany na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych. Te najbliższe budżety miast będą tak wyglądać? Myśli pan prezydent, że jak długo potrwa ta sytuacja? To jest w tej chwili największe problemy funkcjonowania samorządu i to się przekłada siłą rzeczy na funkcjonowanie i życie i komfort mieszkańców. Na skutek zmian podatkowych straciliśmy my jako Chorzów tylko w zeszłym roku 80 milionów złotych. To są ogromne pieniądze dla nas. To na pewno wpływa i będzie wpływało, bo to przecież to są zmiany podatkowe, które w kolejnych latach się będą kumulować na to, jak będziemy mogli inwestować. No, mieszkańcy od nas oczekują stałego poprawy jakości dróg, przedszkoli, szkół. To za to odpowiadamy. No, bez środków, które kiedyś do nas wpływały, teraz nie wpływają, ciężko to będzie zrobić. Z drugiej strony mamy problem wstrzymania środków unijnych. Bardzo dużo inwestycji w Chorzowie było realizowane dzięki wsparciu unijnym. To było ogromne wsparcie. No, czekamy tutaj na rozstrzygnięcie w Warszawie tych wszystkich problemów politycznych, które negatywnie wpływają na możliwości działania samorządów, a tym samym na komfort życia mieszkańców w Chorzowie i w całej Polsce. Jak pan prezydent przewiduje, gdzie samorządy mogą szukać takiego źródła finansowania? Czy będzie jakaś alternatywa, jeżeli na przykład środków unijnych nie uda się pozyskać? Jeśli nie będzie środków innych, to na pewno spora część inwestycji nie będzie zrealizowana, albo też będzie zrealizowana z bardzo dużym opóźnieniem. A przyzwyczailiśmy się jednak, że przez ostatnie lata samorządy i cały nasz kraj, trochę jak na steryda, bardzo mocno się rozwijaliśmy. Nawet jeśli były narzekania,
to na to, że za dużo robimy, że za dużo ulic jest rozkopanych w Chorzowie. Takie były problemy, ale nikt nie mówi o tym, że droga jest dziurawa, że zły jest stan infrastruktury. Nie, wprost przeciwnie, że to za dużo robimy. Bez środków innych tego nie będzie można zrobić w takim tempie, a niektóre rzeczy po prostu nie powstaną. Tak jak nie powstałoby Muzeum Hutnictwa bez dotacji unijnej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Życzę miłego dnia Państwu. Radio M 107,6 FM.